Najgorszy urząd miasta w Polsce. Wywiad z Józefem Warchołem. Znanym sportowcem, zawodowym mistrzem świata w kickboxingu, dwukrotnym mistrzem Europy, 18-krotnym mistrzem Polski, który ma również na swoim koncie walki w formule MMA. Ostatni jego zwycięski zawodowy pojedynek to gala w 2000 roku. Potem w wieku 40 lat jeszcze raz powrócił na ring i zdobył mistrzostwa Polski. Ogromnym dorobkiem sportowym wpisał się w karty historii miasta Koszalina, ale czy zostało to właściwie docenione przez lokalne władze, dowiemy się od naszego bohatera. Całe moje życie w Koszalinie od 35 lat składa się głównie ze sportu, dla młodzieży, dla promocji miasta, w szczególności i przede wszystkim pasja, która człowieka nigdy nie opuszczała i nie opuszcza. Były różne sytuacje w życiu, ale zawsze ten sport najważniejszy. Dzisiaj rodzina, wiadomo, moi podopieczni, których trenuję, którzy osiągają duże sukcesy na skalę Polski, skalę europejską, światową, głównie w dyscyplinie boks. Wcześniej był kickboxing, ale bardziej się przyczyniłem bardziej na boks. To jest to sport olimpijski na dzień dzisiejszy. Są z tego większe profity, więc no i możliwości powiedzmy do wykreowania zawodnika na przykład świata, czy na przykład Europy, czy na Olimpiadzie, to jest naprawdę duży sukces. Już przedstawię. Chciałbym się od Pana dowiedzieć, czy w związku z tą działalnością sportową, jak dzisiaj tutaj się to przekłada na Pana sukcesy finansowe? Ja powiem tak, tutaj w tym obiekcie, w którym jesteśmy, w Hali Gwardii, to jest obiekt, na którym tutaj pracuję z młodzieżą od 2008 roku, który powiem, że musiałem wyremontować za własne pieniądze. Wyposażyłem go za własne pieniądze, ponad 80 tysięcy w tym sponsorze, ludzie dobrej woli. Ja sam, który zabiegałem, to wszystko wyremontował ten obiekt. Mam dwa ringi, jeden, który użyczam na imprezy, drugi tutaj widzimy, stoi na sali. To jest ring taki, można powiedzieć, typowy ring, który zawodnicy, który walczą, którzy... No i to jest taki ring przypominający ring, prawdziwy ring, na którym walczą zawodnicy na galach, na zawodach, na mistrzostwach różnego rodzaju. Także warunki są stworzone dobre, ale wiadomo, miejsce to nie jest najlepsze. Chcieliśmy mieć salę na, powiedzmy, na obiekcie drugim, to rządowice sportowe przy ulicy Głowackiego. To jest miejsce, gdzie dobra infrastruktura szkolna, sportowa. No i wszędzie jest blisko, więc tam jest dużo młodzieży, żeby można było przygarnąć do siebie. No ale niestety władza się niestety nie wyrobiła z obiecankami, które wcześniej, a była obiecana ta sala, więc że ona kiedyś powstanie, niestety nie udało się. Mam nadzieję, że przy innej władzy to się uda. Ale jakimi funduszami Pan dysponuje, że tak można powiedzieć, można że piękny sport propagować, osiągać najwięcej wyniki? Przede wszystkim moje zaangażowanie w sport a walki to jest od 80 roku, to już mamy 35 lat pełnej egzystencji tutaj w Koszalinie, a mieszkam już 36 lat w Koszalinie i powiem, że wcześniej był karate kyokushin, fajny sport, 8 lat trenowałem, byłem wielokrotnym mistrzem Polski, wyznany Polski, zdobywałem medale na Europę, na turniejach międzynarodowych i powiem tak, że no, pchnęła mnie bardziej już taka bardziej konkretna walka pod kątem kickboxing. Kickboxing dał się takim sportem, wtedy wchodził akurat na jak dzisiaj MMA, to tam właśnie kickboxing wtedy funkcjonował. No i przyszedłem się na ten kickboxing z karate, a trzeba było też, żeby być dobrym kickboxerem, trzeba było się żenić z boksem. No i ten
boks pokochałem do tego stopnia, że robiłem boks i kickboxing. Zdobywałem sukcesy sportowe na krajowych i międzynarodowych. No, odbijałem się na tym, można powiedzieć, wszędzie prawie, w Europie i w Stanach. Byłem też tak zacząłem z przedmiotem, a razem podróżowaliśmy po różnych krajach, że no, piękna karta w historii życia człowieka. No, w wieku 40 lat zdobyłem mistrzostwo Polski podwójne. To jest ewenement z krajami, chłopaki tam gdzieś dochodzą, pokątni niektórzy też. Ale też pchnęło też do tego, żeby spróbować to się w walce. No, za wiele czasu tego nie było. W tym wieku 50 lat toczyłem 4 pojedynki w MMA. Ale to głównie dlatego też między innymi, że brakowało pieniędzy, bo jednak MMA dzisiaj kosztuje, bo jest też żywaczem w tej formule walki, to jednak czy w klatce, czy w ringu, jednak dostałem dużo większe kary niż powiedzmy pokażę niż kibocerzy, także trochę miałem okazję zrobić też pieniędzy, to ponieważ nasi włodarze miasta, którzy mnie tutaj dotują i sponsorują, a robię wyniki sportowe, które naprawdę nie podlegają dyskusji i robię wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej, europejskiej i światowej. Tutaj powiem tak, że moje zawodniczki 3 na przełomie ostatnich 5 lat zdobyły dla Polski 5 złotych medali z mistrzostw świata, z mistrzostw Europy. To jest naprawdę wybitny sukces, który no, nie ukrywam, że satysfakcję ogromnie otrzymałem od Polskiego Związku Bokserskiego złotą odznakę za wybitne osiągnięcia sportowe swoich zawodników. Otrzymałem tę samą złotą odznakę z Polskiego Związku Kickboxingu. Tę złotą odznakę za wybitne osiągnięcia też moich zawodników plus swoje sukcesy sportowe, które osiągnąłem dla tego sportu. Więc naprawdę cały czas w tym kierunku działam, w tym kierunku powiedzmy szlifuję i powiem, że cały czas są efekty. Czym wiadomo, starszy jestem, tym bardziej dojrzewam w dużych rzeczy. Mam duże, ogromne doświadczenie, nie powiem, ale to się przyłoży. Czy władza docenia pana, jeśli tutaj naszej pracy z młodzieżą i tyle osiągnięć sportowych? Proszę pana, na przełomie ostatnich 5 lat, odkąd rządzi władza Platformy Obywatelskiej z prezydentem Jedlińskim, Piotrem Jedlińskim, który od 2010 roku działa tutaj w Koszalinie, jest prezydentem. Absolutnie nic się nie dzieje, mam bardzo mizerne dotacje, mam ciągle... Mógłby pan podać, jakie to dotacje? To 8 tysięcy dostaję na klub. Dostawałem po 40, po 45, po 50 dostawałem. 25 tysięcy dostawałem na klub, powiedzmy, to było takie minimum moje za te wyniki sportowe i 25 tysięcy dostawałem na imprezy sportowe, powiedzmy, co roku, od 17 lat promuję miasto Koszalin, powiedzmy, no, swoim klubem i organizuję liczne imprezy dla mieszkańców Koszalina i to były różnego rodzaju gale, mecze, między państwami w boksie, w kickboksie i też były formuły MMA. No jestem, powiedzmy, no, dobry, doświadczony organizator, powiedzmy, który potrafi coś dla ludzi dać, przedstawić, pokazać, zapromować odpowiednio. No, po prostu, no, to mnie pasjonuje, to lubię. Miasto niestety, no na przełomie tych ostatnich 5 lat, niestety, no, mam bardzo chude dni, chude miesiące, chude lata. A to się dzieje właśnie za władzy właśnie Platformy Obywatelskiej i pana Jedlińskiego, który rządzi tutaj właśnie w Koszalinie, który powiem dosłownie tak, że wspiera go pan oczywiście pan Gawłowski, bo nie wiadomo kto rządzi miastem, czy pan Gawłowski rządzi Jedliński, czy pan Jedliński rządzi miastem, tak po prostu trudno powiedzieć, ale w każdym razie jest mi bardzo ciężko i cały czas działam, walczę o swój byt i o przetrwanie. Chciałem zapytać taką rzecz, a co spowodowało, że w sport zaczęto mniej
tutaj inwestować. Tu chodzi kompletnie przy tych wynikach, które Pan opisał. Co może być przyczyną? Proszę Pana, ponad 20 lat mój klub istnieje i powiem tak, mieliśmy 20-lecie. 20-lecie klubu, moje 50-lecie się akurat zbiegło. Dwa jubileusze i Pan Iliński dał nam na klub, przeznaczył dotację, oczywiście skrócił o 2/3. Dostałem 8 tysięcy złotych, tak jak Pan powiedział. Za 8 tysięcy to można dwa razy na zawody wyjechać, to wszystko w moim repertuarze, który ja prezentuję. Bo w tej chwili, w tym roku, pomimo to, że miałem bardzo małe dotacje, bardzo niskie możliwości, to jednak zdobyłem w tym roku dla Koszalina i dla Koszalina zdobyłem 2 złote medale w boksie w Mistrzostwach Polski juniorów. Także jest to ogromny sukces. Mój zawodnik będzie brał udział w Mistrzostwach Europy, które odbędą się w listopadzie w Kołbrze, jako dosłownie zamiast, jako jeden jedyny reprezentant Pomorza tutaj. Jest jedynką właśnie w tej kategorii i ma dużą szansę. Zawodniczka też będzie brała udział w Mistrzostwach Europy na Węgrzech, także to jest to duży sukces dla miasta Koszalina, że ten boks cały czas jest i promujemy go i cały czas go rozwijamy. A czy ma Pan jakąś wiedzę, jak będzie traktowany są inne kluby? Czy one w ogóle się rozwijają, czy nie są? Ewentualnie tak to jakie? Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy sytuacja w Koszalinie wygląda w ten sposób, że od 13 lat w Koszalinie istnieje ekstraklasa koszykówki AZS, który rozprął cały koszalinski budżet sportowy i dla mnie to jest tak, jednoznaczne, korupcyjny, powiedzmy, sport, który zawodowy sport, który w ogóle prowadzi do tego, aby nasza władza zafundowała wszystkim ludziom na posadkach, w różnych rodzaju instytucjach takich państwowych i państwowych, żeby zaprezentowała dla nich, powiedzmy, tak zwane igrzyska dla swoich. To kosztuje od 5 do 10 milionów złotych rocznie. I powiem tak, że miasto, dobrze obliczyć, dobrze sprawdzić, miasto wydało na ten korupcyjny, zawodowy, przestępczy AZS Koszalin wydało ponad 50 milionów złotych. Proszę Państwa, ile mogłoby się za te pieniądze wyszkolić zawodników, sportowców w Koszalinie? Ile możliwości można było dać dla dzieci, dla młodzieży, powiedzmy, stworzyć warunki, pobudować obiekty, inne rzeczy, na inne cele można było przeznaczyć te pieniądze. A jednak co roku drży od nowa, co roku cynk od nowa. No i co roku, powiedzmy, no, grają derby, rządzą się oczywiście swoimi prawami, na które oczywiście wszyscy muszą przyjechać, nie tylko z Koszalina, Kibiole, ale oczywiście z tych wszystkich małych miejscowości, którzy należą do klanu PO i oczywiście kibicują, pajacują, kręcą lody i żyją sobie po prostu dla wygody. No i tak to właśnie w Koszalinie wygląda i nie tylko w Koszalinie, ale jeszcze w innych miejscowościach. Chciałem jeszcze zapytać taką rzecz, bo ostatnio takie zdarzenie miało miejsce. Został postrzelony sportowiec, który w wyniku tego postrzału stracił 2 palce. No, czy to ma jakiś związek ze sportem? Proszę Państwa, ja jestem tutaj 35 lat ponad w Koszalinie i jestem znany nie tylko ze strony sportowej, ale te strony są takie kontrowersyjne. Ludzie mnie znają. Ja powiem tak, ja się zajmuję sportem, tylko sportem. Prawda jest taka. Miałem możliwość mieć 25-26 lat młody chłopak, który gdzieś tam dostał przypadkowo gdzieś był w jakiejś sytuacji, której naprawdę mógł nie być. Ale dobrze, że tego, bo dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. No. I powiem tak, że dostałem 2 tygodnie aresztu, nie? Za puszkowali mnie na mnie i tam wyszedłem i powiem tak, wszystko miałem pozamykane, wszędzie miałem wszystko pozamykane, nie mogłem się nigdzie ruszyć. Ale w końcu jeden człowiek, który przygadał mnie do siebie, to był Andrzej Pawasz,
Siedziałem u niego parę lat na fortach Bema, w takim bunkrze, bo sobie spałem, jadłem, powiedzmy, same pieczyło prawie, masło, chleb, pomagam ryby, jakieś tam rzeczy inne. I trenowałem ciężko, pracowałem po to, żeby się, powiedzmy, no, pozbyć pewnych rzeczy, no, nie trzeba odnosić sukcesy. I to jest do tej pory, to trwa do dziś. Skończyłem walczyć, ale walczą moje podopieczni, których uczę, których szkoli, mam ogromną wiedzę, doświadczenie, że niektórzy trenerzy kadry tego nie mają. Jakbym tam przełożył, to może na olimpijskie byśmy zdobywali dzisiaj. No. Ale to już mniejsza o to, w każdym razie ja to działam u siebie. I cieszę się z tego bardzo. I walczę z tą, jak mówię, mówiąc szczerze, z gnimą władzą, która w ogóle do niczego tej koszajni doprowadza. Doprowadza do wielkich długów, które będą spłacać przyszłe bezpieczne pokolenie. No niestety, no, taka jest dzisiejsza prawda. Jeśli chodzi o samego Reala Donskiego, no to sytuacja wkurzy tego człowiekowi. Ja uważam, że może jakby wyszedł i z morza i był człowiekiem normalnym, to może być dzisiaj faktycznie tworzył jakiś tam klub, jakąś tam jakiś sport, zajmowałby się sportem, szkoły był młodzież może, faktycznie może trudno, każdy ma prawo do różnych błędów, nie? No tych błędów popełnił sporo, ale mówić o wniosku, po tym jednak kryminalnie tam siedział prawie 6 lat, więc tutaj to jest sytuacja, która niestety no mogę zaprocentować, nie? Ale przepraszam, że wkrótce, ale ten wyrok staje się głupiejszy. Co było przyczyną, że taka rozstała? Wyrok dostało się na więzienia. No ktoś musiał majstrować przy tym wyroku i to dobrze, żeby te dwa roku skrócić, nie? Może ktoś wziął za to pieniądze dobre, które niestety no, poszły gdzieś tam. Więc dla mnie to. Dla mnie dzisiaj no, tylko współczuję. No, leży po bez nogi, bez palców. Poszedli go, nie wiem, czy go chcieli zabić, czy go uszkodzić, skrócić go o połowę, żeby się męczył i myślał przez całe życie jeszcze do końca swoich dni, że jednak nie poszedł tędy, co powinien być. A odnośnie jeszcze powiem naszej władzy. No. Nasza władza koszalińska, to jest najbardziej skompromitowana chyba władza w Polsce, bo inaczej tego nie można powiedzieć. Proszę Państwa, proszę Pana, jeżeli w 2011 roku organizują galę, jakąś dziwolą pełny, organizują tutaj nasi włodarze miasta pod patronatem Pana Jedlińskiego i cicho schowanego Pana Stanisława Dowowskiego, który gdzieś tam siedzą na stołkach i obserwują jak walczy dwóch mistrzów olimpijskich na stule wrońskim, też dostaje po parę groszy, pojechali, daj sobie w mordzie i zarobili kawał grosza. Walka trwała 52 sekundy. Kompromitacja na całą Polskę, nie na całe te MMA w Polsce. No ale przed nimi walczył kto? No, wybielony, który wyszedł z pudła szarnego, pan Andrzej Radomski, no, który siedział tam kawałeczek czasu, no i powinien, moim zdaniem, troszeczkę no, zresocjalizować się, ale chłopcy nie zresocjalizował, no. Dalej poszedł jakiś tam bałagan i tak dalej. Okazało się, że w tym klubie, w którym prowadził przy giełdzie swój klub, znaczy w obiekcie przy giełdzie, swój klub Dragon, proszę, tak się nazywa, to CBŚ aresztowało wiele nastu ludzi, którzy no, tam u niego trenowali no, za handel narkotykami. No, to dla mnie to drama, że taki człowiek, powiedzmy, wszyscy jego prawie najlepszym trzeba posiedzieć, a on gdzieś tam, powiedzmy, no, niewinny, nic o niczym nie wiedział. Dla mnie to też jest blamasz, powiedzmy, no, naszej koszalińskiej władzy, która go niestety wspierała cały czas. Czyli powiedzmy, że do sportu wkradły się w jakimś sensie narkotyki. Narkotyki, no w szczególności narkotyki, no, bo to no, dzisiaj to jest biznes niestety. Biznes. Ja się w takie tematy nie łączę, to jest stały się takie sprawy. Ja się zajmuję tylko szkoleniem młodzieży, rodziną, powiedzmy, w takie tematy nie wchodzę. Czy można tutaj teoretycznie zakładać, że sport, który ten, można powiedzieć, lepiej dotowany, nie jest przykrytką właśnie dla prowadzenia tej drugiej działalności gospodarczej związanej z rozprowadzeniem?
zadając do szczepionki, przed tym podróżając? No też, ale to tylko w sytuacjach takich właśnie, jak już tam mieliśmy okazję słyszeć i widzieć, to głównie mówimy o tych sportach walki, nie? Gdzie rządzą się kwestią jakieś tam prawa, które pokaż siły, bandziorstwo, bandytka powiedzmy, i tam wiadomo, biznes jest biznes, także to są tematy bardzo, bardzo niebezpieczne i nieodpowiednie powiedzmy. Ja się w takie tematy odkręcam całkowicie. Dla mnie te tematy nie istnieją, jeśli tym tematami nie interesuje. Czy zakończą jakieś związki pomiędzy sportowcami a władzą sprawiającą? Ja powiem tak, że jak już powiedziałem wcześniej, nasza władza, jeżeli pan Jedliński organizuje panu Radomskiemu walkę, patronuje tą walkę, no to jego wróg się wiąże, to wiadomo, to co nasi włodarze miasta oczekują od takich ludzi? Oni oczekują głównie co? Ochrony, wsparcia, i pokaż tej siły. No. My się wszyscy niestety naszych włodarzy z miasta, z ratusza, niestety bali, bo taka jest prawda na dzień dzisiejszy. Wspomniał pan o wyroku, który może dotyczyć tutaj pana zachowań, czy jakieś zagrożenia, które teoretycznie pan sprawia w stosunku do pana Jedlińskiego. Jakie pretensje konkretnie pan ma do tego człowieka? No, dla mnie ten człowiek to powinien się podać do dymisji już w poprzedniej kadencji i zejść w ogóle z fotela prezydenta, w ogóle, bo zrobił obciach na cały kraj, na całą Polskę, na cały Koszalin, a wybrali go tylko więcej 633 głosami. Teraz wygrał 3,5 tysiąca głosów. No. Przewagę nad swoim konkurentem, panem Arturem Wezgajem. Myślę, że Koszalin byłby inaczej wyglądał, inaczej byłby, jakby rządził dzisiaj niestety pan Artur Wezgaj. Bo na dzień dzisiejszy pan Jedliński to jest naprawdę skompromitowany człowiek, naprawdę zhańbiony człowiek, który powinien w ogóle odejść w niechwale. Nie odejdzie w niechwale i to w niedługim czasie, bo to, co on zrobił, to jest załamka. Będziemy to cały czas piętnować, cały czas informować ludzi na jego temat. A w sądzie to, że każdy obywatel Polski, każdy ma wolne słowa i jest demokracja. Pan Jedliński był na giełdzie, gdzie miał możliwości podejść do niego i wreszcie powiedzieć mu prosto w oczy, że jeszcze kilkadziesiąt dni i nie będziesz prezydentem, złodziejem. Tylko tyle powiedziałem. A na 4 dni od razu przyjechała policja, mnie aresztowała, zakłała mnie i dostałem zarzuty, że groźby panu prezydentowi groziły. A nie groziłem nikomu, tylko powiedziałem, że nie będzie złodzieją prezydenta w Koszalinie. Złodzieje, tylko tyle powiedziałem, nic więcej. I mnie po prostu ukarali dozorem policyjnym 3 razy w tygodniu, chcieli mnie zamknąć, bo byłby się pozbyli tematu, ale niestety 3 razy do ich chodzę, popisuję. No i mam dozwól policyjny, została przełożona ze stanu na mój stan zdrowia, bo mogę powiedzieć tylko tyle, że nie mogę sobie ze mną poradzić w taki sposób. Wszędzie poprzykręcali mi kurki, że nie miałem nawet na chleb, chodziłem, prosiłem ludzi, żeby dali mi na chleb. Nie miałem na chleb, a tym bardziej, że mówię tutaj na zawody, żeby gdziekolwiek wyjeżdżać, po prostu poprosiłem ludzi, żeby w jakiś sposób mi pomogli. To poszedłem walczyć do MMA. 4 walki straszyłem, zrobiłem ponad 50 tysięcy na tych walkach. Po prostu powiedzieli, że jestem cienki bolek i nie podaję walczyć. A walczyłem 4 walki w wieku 50 lat. 3 przegrania, no wygnałem. Ale proszę państwa, możecie zobaczyć ostatnią walkę. Walczyłem w parterze i żadnego związku nie dodałem, a 5 minut wytrzymałem, bo 50 sekund zabrakło do końca rundy. I po tej rundzie, jakbym dostał do końca rundy, bym wygrał. Rewanż i czwartą walkę. Ale udało się. W każdym razie na różne sposoby pokazałem właśnie, że jestem mocny, że jestem silny, że potrafię sobie poradzić i w parterze, i w stójce. A oni po prostu, niestety, na dzień dzisiejszy powiem tak, proszę państwa, jestem ciężko chory, 7 razy byłem w szpitalu w tym roku, w 2015 roku, otruli mnie jakąś toksyną, jakąś substancją.
stacją. W jakich okolicznościach? Czy pan może ten okres jakoś przybliżyć? Kiedy to się stało? Kiedy to przybliżyło? Trudno powiedzieć, jak działała toksyna czy jakaś substancja. Jak działała, w jakim czasie? W jakimś przedziale, ja nie mówię o tym, gdzie. Na przełomie, moim zdaniem to trwało to na przełomie kilkunastu miesięcy. No. Kilkunastu, nie, że toksyna zaczęła od razu działać. Ja miałem bardzo silny organizm, naprawdę, silny organizm. Moje parametry organizmu były bardzo silne. Jakby miałem 25 lat, takie miałem parametry, takie miałem wszystkie badania robione przed operacją, a się okazało, że miałem przemiłości krwi. Zostałem otruty jakimś powiedzmy, no, gównem za przeproszenie i moja krew została rozrzadzona, a ta krew po prostu później zaczęła pulsować na różne sposoby i zaczęła mi odbywać, rozwalać organizm wewnętrzny. Nie, hemofilia to nie jest. Hemofilia jest nabyta, ale to jest coś takiego, że właśnie zaczęły się robić wylewy pod skórą, zaczęły tracić krew, no i po prostu hemoglobiny miałem 5 albo 6 i musiałem, traciłem przytomność i jechałem do szpitala. Także to była taka sytuacja, no walczę cały czas, walczę, można powiedzieć, o przetrwanie, także myślę, że mój organizm to jakoś przezwyciężył, no jak nie na to po prostu będę miał niestety dużo. Czy w związku z tymi pana objawami zakończył zasadnione to podejrzenie, że ktoś próbował tutaj pana wyeliminować? No, tylko nasze władze, tylko pan Jedliński, pan Gawłowski i reszta tego Koszalińskiej, która rządzi tutaj tym samym skompromitowanym układem Koszalińskim. To jest jedna wielka mafia. Włożone wszystko jest po kolei, kawałek po kawałku. Rządzą, tylko się wybierają jeden drugiego, powiedzmy, no, odpowiednio dzieli finansowo i tak dalej. To jest, proszę pana, naprawdę układ wielki. Jestem tak niewygodny, tak niewygodnym człowiekiem, ale jeżeli jestem niewygodny, to weźcie mi zabicie najlepiej, a nie męczcie. Zgłaszał to pan do prokuratury jakieś zarzuty przeciwko władzy? Pytałem się prawnika, powiedzieli, że tutaj nie mam specjalnych podejrzeń, że z tego to i tak to nic nie będzie. Czy prokuratura tutaj nie podejmowała żadnych działań? Nie. Powiedziałem, że to nie osoba, żeby sobie głowy nie zawracał, że tutaj nic nie w tym momencie nie wskóra. Tylko tyle, co mogę powiedzieć publicznie. No i wracając jeszcze do sprawy, to powiem tak, że ja się chciałem zajmować sportem tylko. I sportowo i sportem, powiedzmy, robić coś dla moich żyna miasta. Chciałem się zajmować też polityką, ale skoro zaczęli mnie gnębić za prawdę, mówię, prawda jest taka, jaka jest. No. Na dzień dzisiejszy dostałem tylko ci dotacje, dostałem ci, którzy nic nie robią, jako bym palą głupa, a po prostu dostałem dotacje takie za praktycznie no, śmieszne wyniki sportowe. Nie ma żadnych kryteriów sportowych. Nie ma, nie, za co dostajesz te kryteria. Tylko po prostu się stoi, czy się leży po 50, czy tam po 80 się należy. Tak po prostu u nas system koszalański działa. No i ładują, powiedzmy. No. A ci, co nie pasują do ich, powiedzmy, no, tematów, no to są odcinani, po prostu, no i zawijają się kupy. No. Także, a ja jestem wojownik. No. Człowiek sportu walki, sam uprawiałem sportu walki przez powiedzmy no, tyle lat i osiągnąłem sam jakieś sukcesy sportowe jako sam, jako człowiek, jako Józef Warchoł, który jest legendą, można powiedzieć, żywą legendą, cały czas bijącą się, ale też osiągają moje podobieżne wyniki na skalę europejską i światową. Ja mam w klubie miałem mistrzynię świata, mistrzynię Europy w boksie, w kickboxingu miałem wiele mistrzyń Polski. Wicemistrza świata, wicemistrza Europy w kickboxingu, Tomka Walańskiego, dobry zawodnik, bardzo dobry, 8 lat mnie trenował. Także mam teraz po pierwszych swoich w boksie, zdobywałem na Europę, na świata medale w boksie zawodnicy, zawodniczki. Także to jest ogromny sukces, ogromny prestiż, no i ja to żyję, to jest moja pasja w szczególności. A nasza władza, niestety koszalińska platforma, niestety rujnuje mnie. Jakiekolwiek dziury, które ja mogę oddychać. A czy władza próbowała w jakiś sposób pana tutaj no, jakby zmniejszyć? Czyli żeby pan się wycofał tutaj?
zarzutów? Ja powiem tak, składam zawiadomienie do prokuratury, bo w 2011 roku, jak była gala ta nieszczęsna na stole Wronski i Radomski, nasza ja przed tą galą miałem okazję też robić imprezę sportową, która poszła daleko w etę. Walczyli zawodnicy, którzy później walczyli na KSW, Konfederacja Sztuk Walki, walczyli na tych galach. I naprawdę walki były super. Publiczność przyszła mi z nimi, też dostałem właśnie za to, że było 150 osób za dużo, dostałem wyrok sądu za rok na 3 lata. Zrobiłem super galę, wszystkim się podobało, nawet przyszli ci ludzie, którzy mieli tą galę oglądać, ale znaczy walczyli na tej galę, ale nie walczyli, bo tam sytuacja doszła do takiego, że zapłacili po prostu, żeby nie walczyli u mnie, żeby tę galę nie rozwalić, ale żeby poszli walczyć na tamtej galę. No i doszło do tego, że dobiłem tą galę, super walki były, no i trafiło mi się też z nimi, że straciła tej gali 15 tysięcy złotych, ale tą galę zrobiłem, powiedzmy, no, byłem na tyle silny, mocny i zrobiłem tą galę. No i chciałem zrobić, powiedzmy, naszej władzy koło pióra, ale niestety nie udało się, ponieważ przybyli do mnie odpowiedni wysłannicy, pana Gawłowskiego, pana Jedlińskiego, żeby mi ich nie kompromitowało w tym momencie, pan Uciński, który jest dyrektorem PGK w Koszalinie, przyniósł PGK w każdym razie dostałem na konto w kilku transzach dostałem na konto 22 tysiące łapówki i miałem się zamknąć. No i potem oczywiście to zgłosiłem do prokuratury po jakimś tam, powiedzmy, kilku latach, zgłosiłem do prokuratury, no i prokuratura to może. Czyli trzeba też powiedzieć za odstąpienie tutaj od pewnej zachowań, tak, proponowano panu już kuchnię. Żebym przed wyborami nie robił im tam jakichś problemów, nie? Z tego tytułu. Także to tam skarżę sprawę jedną, jak tylko mogą. Tutaj kiedyś wspominał pan o sytuacji takiej, że zrobił pan imprezę i w jakiś sposób przekroczył pan liczbę miejsc, które były tutaj dopuszczane przez dłużej. Jakieś tam konsekwencje pan z tego powodu to już? Tak, oczywiście. Zbyła się żona 2 lata w sądzie. Zamiast skazanym rok na 3 lata. Odwołałem się oczywiście do sądu okręgowego. Sąd oczywiście okręgowy przyklepał to z sądu rejonowego. Także powiem tak, że proszę pana, że jeżeli sędzia sądu okręgowego, którego poznaję, którego widzę, na jakichś tam meczach koszykówki z adresem w towarzystwie pana Gawłowskiego czy pana Jedlińskiego, no to wiadomo, z czym to się je. A czy zna pan po prostu przykłady, że były i inne imprezy organizowane, gdzie również przekraczano, powiedzmy, o ileś tam dopuszczalnych miejsc? Oczywiście, powiem tak. Pierwsza sprawa to była impreza Fata Morgana. Koszalińskiej, Nowej Hali Sportowej na Śniadeckiej. I proszę państwa, było tak, 3000 miejsc, tyle organizator mógł pomieścić. Więcej to już jest impreza, to jest przekroczone już ponad stan, więc to już jest nie do podmienienia formalności. Już jest przekroczenie i to już jest popełnienie, powiedzmy, przestępstwa. A było ponad 4000 ludzi, więc organizatorzy, między innymi tutaj dyrektor zarządu pieców sportowych, nie wiem, wtedy był chyba pan Pyżanowski chyba, który nadzorował tę sprawę tych miejsc tam. Jeszcze zakupiono, zostało 1000 krzeseł dodatkowo, ale panowie organizatorzy, pełno ludzi było, tam ponad 4000 ludzi było, ale organizatorzy tej imprezy nie mieli żadnych zezwoleń na to, żeby umieścić te krzesła, bo nie było dopełnionych formalności odnośnie przekroczenie, powiedzmy, czy to było dopuszczalnego stanu. Tak, właśnie do dopuszczalnego stanu. I ponad 1000 ludzi było. Ja pisałem do prokuratury i wieczkę prokuratora na lewo, na prawo, na lewo, na prawo i po prostu się sprawa skończyła. No, tak samo właśnie można organizatorów powinni pociągnąć porządnie do odpowiedzialności, ale niestety sprawę załatwili, zamietli po prostu pod dywan. Ale druga bardzo ważna sprawa jeszcze odnośnie samej prokuratury tutaj w Koszalinie.
Koszalin. Powiem dalej. Proszę Państwa, tutaj gdzie siedzimy, to jest obiekt sportowy Gwardia. Sala bokserska, mały gajdołek, ring, worki, lustra, szatnia, to wszystko. I powiem tak. Przychodzi tych młodzieży tutaj do mnie na jeden trening, powiedzmy kilku, od kilku osób do kilkunastu. To jest maksymalne. No trudno, żeby zapewnić, powiedzmy, no, wszystkim aż takie potężne możliwości. I naprawdę można powiedzieć, że trenować, można może rodziny. No, nie jest źle, w każdym razie taka sarka też jest dobry klimat, ale jakby była większa, to byłoby jeszcze lepiej. No, to chyba nie wiem, byłoby lepsze sukcesy. I proszę Państwa, no, obok mnie jest za ścianą sobie 15 metrów jest pub. Prawie jest restauracja, w pewnych czasach teraz się zrobił pub. No i proszę Państwa, w jednym obiekcie, w jednym budynku i w jednym, powiedzmy, obiekcie. No i to jest 15 metrów od tego. I proszę Państwa, no i tutaj koncesja została wydana przez Urząd Miejski, przez prezydenta tego pana Miklińskiego. No i to się działo takie, powiedzmy, że ci w koncesji najemcy tutaj, czy dzierżawcy tego pubu mają zaznaczone w koncesji, mniej zaznaczone w koncesji, że nie mogą sprzedawać alkoholu podczas imprez masowych, proszę pana, podczas imprez masowych. I ja powiem tak, że podczas imprez masowych alkohol to się lał tutaj normalnie rzeką. Absolutnie. Jeżeli był tu mecz na Fałata 34, koszalniany tutaj na pewno sobie zdają sprawę, wiedzą niektórzy, bo sami przychodzili, ci to nie pili i widzieli, co się działo. Kilkaset osób piło przed obiektem sportowym, przed kawą, w tym pubie, powiedzmy, no alkohol się lał. No i oczywiście jeszcze wracali do tego, na drugą połowę i oczywiście kibicowanie, pajacowanie, no i tak dalej, jeszcze po meczu pili. I to się działo na gminie. W sobotę te mecze były w niedzielę, ale czasami było tak, że mieliśmy trening w środę i w środę był jakiś mecz o godzinie 17 czy 18 i akurat mieliśmy na czasie ten trening. No to normalnie nawet mi tutaj podobno potrafili przychodzić, mam tu okno, potrafili mi tu przychodzić z piwem, no i stać i machać mi tam zdezorowani kibice AZS-u, machać mi, a cześć Ludek, i tak dalej. No i to było na gminy. Zgłaszałem do prokuratury na różne sposoby. Piłeczkę prokuratura odbijała, to stan okręgowy, potem do apelacyjnej i tak dalej, i tak dalej. No wszystkie pisma nie skutkowało. Nie skutkowało absolutnie. Wszystko uważało, jak przychodzili prokuratorzy tutaj na to lepsze, to jak mi to może, bo piwo musiało być tutaj, bo inaczej kiboli by nie było. No to piwo było, no ale było popełniane na gminie przestępstwo i to przez 10 lat po prostu. No jak to jest możliwe? A jak do tego się skutkowały się służby? Straż miejska, policja? Ale straż miejska to tam... Oczywiście, nie, no policja to co miałaby też, żeby stać tam pilnować porządku, ale po prostu, no ale niech na to co uwagi, że ktoś tam pije czy coś tam. Podczas tych przerw meczów, nie? Czy podczas meczów. To nie było, bo to tak się nie da się. Po prostu, no, policja, no to jakby dostała jeszcze, że mają ewakuować ludzi, no to ewakuowała, ale no, niestety górna półka zarządza, że macie się nie tam nie wbijać tematy i koniec. Wspominał pan o procesie jakimś tutaj dotyczącym tutaj oskarżenia przez urząd miejski. Co to za proces jest? Na jakim procesie teraz? Co dalej? No to jest proces z Urzędu Miejskiego. To jest właśnie moja, jakby to powiedzieć, moja demokracja, która była właśnie spowodowana, powiedzmy, zajściem na giełdzie, gdzie miał okazję być pan Jedliński, uczestniczył w swojej kampanii w Warszawie, na
w wyborach samorządowych na prezydenta, no to tam miałem okazję właśnie w tym momencie być tam i powiedzieć powiedzmy co myślę o naszej władzy i co myślę... Ten epizod. Tak, epizod, tak, też tam właśnie to była taka sytuacja. No i też mam tam sprawy związane odnośnie tego, że jakieś tam pomówienia, jakieś tam obrażenia i tak dalej, tam pan Gawłowski mi założył sprawę z kimś tam jeszcze, także sami podbadali sprawę, no, którego nie wiem. Czy terminy są już wyznaczone? Nie, terminy nie. On został przełożony na istotę ze względu na mój stan zdrowia. Chciałbym jeszcze taką rzecz zapytać. Czy zwracał się pan tutaj w jakichś formach pisemnych, powiedzmy wyżej niż tutaj miejski ratusz, o nadzór w ogóle nad tymi ośrodkami sportowymi, że przyglądali się, jak są rozdzielane środki? Czy chodzi mi konkretnie o to, żeby zwrócić uwagę na osiągnięcia sportowców, osiągnięcia działaczy, czy to jest rozdzielane według jakiegoś klucza towarzyskiego czy partyjnego? Według klucza towarzyskiego i partyjnego, tak jak pan to powiedział, niezwykle jest trochę, czy się stoi, czy się leży, po tyle się należy i tak dalej, i tak dalej. Także prostym przykładem tutaj jest judo. Dwa kluby w jednym. Dwa kluby w jednym obiecie, dwa kluby w jednym. Po prostu no, tak dziwnie zorganizowane, ale prosto. Po to, żeby dać pieniądze, podwójne dotacje. Zamiast być jeden klub, to są dwa. No więc jest klub Samurai Judo, jest klub Gwardia Judo i oni są na jednej sali, bo powiedzmy, że przychodzą do stawa jest ten tak. Także ci wożą tych na zawody, ci wożą tych na zawody. Ale podwójną, dotację i lepsza rozpiska jest odnośnie z tych dotacji, które oni dostają. Dostają naprawdę, taki klub Samurai dostaje 80 tysięcy. Jakieś tam dwa medale z podwodora wypadną, jeden, dwa medale i to wszystko. No ale ćwiczą tam dzieciaki, bo może ćwiczy 200, 300 osób. A tak naprawdę ćwiczy tyle osób, tylko ćwiczy mniej, dużo mniej osób. Tam, jak mówią, nowy typ przedszkola jest to. No i to rodzice oczywiście włożą tych dzieciaków tam, te większe dzieciaki, które tam chodzą do tych różnych tam, tych sekcji tam, na różne tam godziny. I powiem tak, że no, warunki mają wspaniałe. Warunki do treningu, no, najlepszy apartament w Polsce do judo. No ale trenerzy są już wypaleni całkowicie, zdezelowani całkowicie od picia alkoholu, bo tam ci trenerzy to piją alkohol autentycznie, bo to z góry wiadomo, ich powinni wziąć na do poradni uzależnień powiedzmy i leczyć do tego stopnia, bo ludzie stanowią zagrożenie, jeżeli taki jeden z drugim trenerem podchodzi pod gwardię tutaj, pod papi, on sobie popija jedno piwko, albo dwa piwka sobie wypija i on wsiada w samochód i on jedzie, no to wybaczcie mi Państwo, ale to niestety no, to jest, są już posłowości przestępcy, no, którzy stanowią zagrożenie do życia. Także no jest to bardzo złe, ale to jest wszystko układ, no, bo tam z judo jest człowiek, który prezentuje judo w ratuszu, w komisjach sportowych i tak dalej, także też judo jest, no, tu jest, nie ma wyników sportowych, to są tylko dzieci, którzy przychodzą, dzieci, a tam kontrolują troszeczkę, odchodzą z tego klubu, nie ma żadnych, powiedzmy, jakichś tam, no, większych sukcesów, ale przychodzą, odchodzą, jest jakaś tam rotacja i tak dalej, ale te dzieciaki płacą po 80 zł miesięcznie, więc mają drugie pieniądze tyle, drugie pieniądze, powiedzmy, no, więcej, także jest to, no, komercja, ja sukcesu braka w końcu po to robić te postawę, robić sportowe judo, żeby ta kontynuacja tych sportowych sukcesów, co kiedyś były, żeby one trwały i się rozwijały dalej, w przyszłość, powiedzmy, szły. A niestety nie ma tego, bo rządzą nieodpowiedni ludzie w tym kierunku. Czy czuje się pan dyskryminowany jako działacz sportowy i obywatel tego miasta? Przez władzę.
przez naszą władzę. Ta, która rządzi, która mówi powiedzmy nieprawdę, która kłamie w żywe oczy, dezinformuje ludzi na różne sposoby kłamstwami. No i niestety to są ci, którzy tylko co rządzą, co siedzą na pasantkach. Jeżeli ktoś mówi do mnie w ten sposób, słuchaj, i przychodzę do firmy jakiejś, która pomaga mi, opomaga mi, tylko ja mówię tak, w ten sposób, przynoszę ofertę, pomóż mi tam, słuchaj, Józek, pomogę ci, ale jest tak, masz tutaj 300 zł, masz 500 zł, a dawał mi raz 1000 zł, 2-3 zł minęło. To wystawia nie jest rachunku, żadnej reklamy, także przepraszam cię, nie właśnie na mnie wiesz, bo jest sytuacja, jak ja sparzę się, znaczy jak ja tutaj coś spuszczę, no to będzie lipa, wtedy ja będę miał wszystko pozamykane, pozakręcane. Także układ rządzi w poszedłem. Chciałem się jeszcze dowiedzieć, jak pan postrzega tutaj na rozwój miasta, życia obywateli, czy to się poprawia, jeżeli tak, to jakie to są zmiany, które są widoczne? Poprawia się życie dla obywateli, tylko dla tych, którzy siedzą na posadkach państwowych, dla tych, którzy siedzą są zależni od ratusza, to się po prostu poprawia tylko, to nie ma wątpliwości, no ale a gdyby tak żyła, tak żyje i coraz ma gorzej, niestety. Taka jest moja prawda, taka jest prawda rzeczywistość. Miałem okazję też wiele razy, wchodziłem w politykę, wcześniej byłem w tym, próbowałem z Ligi Polskich Rodzin startować kiedyś, a tam byłem to na liście dosłownie. Tej partii tam nie powiem, że popierają, ale byłem tylko na liście, ale dostałem 180 głosów wtedy. Z jakiejś tam średniej pozycji, to sporo ludzi tam zagłosowało, nie? No. Ale potem przyszedłem do samoobrony i powiem tak, że święty pomyśl lepe, miałem dobre kontakty. Zapraszałem ich na różnicę imprezy, które organizowałem, tych przedstawicieli samoobrony lokalnej i pana Lepera, zapraszałem ich na Czasfega, gdzie było około 1000 ludzi. I tam walczyłem wtedy akurat. No, powiem, że się pomyśli pan, że wręczał mi pas mistrzowski, który właśnie do cięższego roku na gwardii, na tym obiekcie, w którym jesteśmy. Wręczał mi, przyjechał tutaj w towarzystwie swoich tam, powiedzmy, posłów. I wręczał mi to pas, dla mnie to było naprawdę super sprawa, super wrażenie. No i tak powiem, że zakręciłem z nami, poszedłem tak i często wiecie, no to już różnego rodzaju tam jego spotkania, które miał tam w różnych miejscowościach, większych miejscowościach, mniejszych miejscowościach, tak powiedzmy na jakichś tam remizach strażackich, ale też potem na w pasa kultury, na krajowy zjazd, na samoobronę, gdzie było sporo ludzi, gdzie samoobrona, można powiedzieć, w wieku, znaczy w roku 2005, tak? To nie pamiętam. To wybrała, to miała 37 posłów w parlamencie, więc tutaj była okazja, tutaj pan, że Lepel wciągnął wtedy dwóch posłów jeszcze z naszego okręgu, z Koszalina, dwóch posłów, Łącznego i Gornarka. Ja powiem tak, że miałem okazję też tutaj, jakbym trafił na jego na listę, to bym jednak pociągał, wyprzedziłbym może nawet Łącznego tego posła, bo ludzie by na mnie zagłosowali, także no, miałem tą możliwość, tą szansę, ale niestety, no, bali się mnie na tego, no, bo jakby się wkręcił do parlamentu, aby na pewno mnie pociągnął, to bym dzisiaj płodny, czy byłem posłem, nie? No, ale nie udało się niestety, no. Miałem okazję też możliwość startowania z samoobrony do Rady Miejskiej i powiem tak, że wybrałem dobry wynik, najlepszy z Koszalina wybrałem wynik, bo mimo to, że były 4 okręgi, ja byłem na drugim miejscu, to najlepsze wynik zrobiłem w wszystkich okręgach. Są ogromne 302 głosy. Dostałem, miałem ten mandat. 302 dostałem, miałem mandat. Nawet ci byli radni, którzy w poprzedniej kadencji byli, to dostali po 180-170 głosów. A ja dostałem 302 głosy i tyle ludzi tam zagłosowało, to im bardzo dziękuję. I powiem tylko tak, że byłbym radny. Jakbym był radny, to bym tam rewolucję w sesjach robił. No, rewolucję. No. Tylko niestety nie udało się, bo ochrony partii nie umrała i dlatego niestety spadł na niczym. Tutaj uwaga, myśmy byli
kiedyś tutaj na stacji Rady Miejskiej, co było przyczyną, że panu wyłączają mikrofon? Powiem tak. Proszę pana, proszę państwa. W Koszalinie, jak powiedziałem, no niestety, no, sesje rządzą się jakimiś tam swoimi prawami. I ktoś taki jak ja, człowiek, który przychodzi i powiem tak, no, tak brzydko, robi na sesji jakąś rozpierduchę, to nie wszystkim to pasuje, no. I mówi prawdę, mówi prawdę, no. No to mów wasze mikrofon, no. Jest taka pani, która niestety, no, przyszła ze Lwica SLD Koszalińska, pani Kuścińska, która często właśnie na sesjach, na których ja byłem, na których mogłem być i miałem okazję wygłaszać swoje przemówienia pięciominutowe, gdzie byłem przygotowany na sticker, no to mi włącza mikrofon, no bo tak mówiłem całą prawdę i te wszystkie, całe te sprawozdania od naszej władzy, no to włączam mikrofon i dziękowałem, no to się na tym się kończyło, to co miałem robić, no po prostu, no to przykre, to jest przykre. Dzisiaj ona była w SLD, a dzisiaj startuje jak z platformy. Ma piątym miejscem, no. Jak już przyszło, dostała miejsce na liście z platformy, żeby kandydować, no bo musiała się czymś sprawić, czymś się wygadać, się wykazała właśnie takimi sprawami właśnie na sesję. A jak jako mieszkaniec tego miasta, no, dysponuje pan ogromną wiedzą, jeżeli chodzi tutaj o życie polityczne, społeczne i gospodarcze. Czy można powiedzieć, że władza koszalińska dobrze zarządza funduszami społecznymi i państwowymi? Proszę pana, proszę państwa, ja tak się znam bardziej na funduszach sportowych, nie? Ale tu chodzi przede wszystkim o to, czy są jakieś informacje publiczne, powiedzmy, że uzyskane, tutaj można powiedzieć, od pracy, nie wiem, jakichś mediów telewizyjnych, radiowych, lokalnych, że chodzi konkretnie o otwieranie jakichś obiektów, jakichś inwestycji, bo powiedzmy, do ogólnego użytku. Tak, no, na pewno nie mam, może mam też wiedzy, moja wiedza jest na tyle płytkę, żeby bez mną coś na ten temat powiedzieć, ale na pewno jest dużo takich, no, kontrowersyjnych otwarć, które, no, to są ciągłe ślady, no, na przykład dzisiaj mamy Aquapark, nie? Aquapark, który powiem, że no jest tym akwaparkiem, no w końcu obiecanym akwaparkiem, taki akwapark, który stoi dzisiaj w Koszalinie, to on powinien być 10 lat temu przynajmniej, albo 8 lat temu, nie? No ale nie było, bo no w końcu powstał, no i była też kiełbasa robocza naszego pana Gawłowskiego, posła, eks-posła, eks-ministra, no. No i tam jeszcze, no co tam jeszcze, no powiem tak, że wcześniej ten akwapark, ten akwapark miał być w Koszalinie zapowiedziany i miał być w Koszalinie już dawno, nam się należał ten akwapark, no ale po co ma akwapark powstać w Koszalinie, jak są akwaparki, no, w Szczecinku, w Świdwinie, w Darłowie, no to jak te akwaparki można było, no, teraz po tym zbudowaniu tego akwaparku w Koszalinie na pewno będą mniejsze, dużo mniejsze, powiedzmy, nakłady i chętnych na to, żeby, bo bardziej chcieli ludzie przyjechać, no, do lepszego akwaparku, do Koszalina. Także, no to jest takie, no, kiełbasa wyborcza dla pana wyborczy, pana Gawłowskiego i pana Jedlińskiego, no, który niestety skoczył do basenu wreszcie, nie? I zanosił się. W tym akwaparku, no, że jest to przykre, no i żenujące dla mieszkańców, że tak późno, ale lepiej później wstałem, ale ten akwapark powstał, same dziury są w tym akwaparku, także po prostu powstał, ale zbyt szybko. Chciałem jeszcze taką rzecz zapytać. Jak lokalne media, czy w wystarczający sposób kontrolują władze, patrzą na ręce, czy opisują ewentualnie przeważone jakieś patologie i prawidłowości? Proszę państwa, każdy dziennikarz, który pracuje, jest zobowiązany przestrzegać jakieś tam zasady, mają wytyczne takie i takie, mają pisać tak i tak, i tak się dzieje, no niestety, no, nie piszą
źle opracowany, tylko same separaty, oczywiście sam głos Koszański i tak dalej, to nie wiem, było się, to jest gazeta Platformy Obywatelskiej i tak dalej. No i ja jedynie cokolwiek można powiedzieć, to są tylko możliwości, powiedzmy jakaś na YouTubie, cokolwiek można powiedzieć tym naszym włodarzom naszego miasta Koszalina i przyłożyć im porządnie tam, bo teraz nie mam takiej możliwości, żeby im przyłożyć, bo nie mogę pójść na tą Trybunę Obywatelską i zebrać tam ludzi i wystąpić, bo muszę 50 metrów, niestety się nie mogę się zbliżać do pana Jedlickiego, pana prezydenta, bo się mnie obawia bardzo, bo powiedziałem, że jeszcze kilkadziesiąt dni nie będzie prezydentem Koszalina. No, dostałem na to groźbę od prokuratora. No, kompromitacja i hańba wymiaru sprawiedliwości i całego tego ratusza koszalskiego. Czyli został pan tu w pewien sposób spacyfikowany przez sąd w tym zakresie? Oczywiście. Oczywiście. Dlatego, że przeszkadzał pan tam im, bo chodził i mówił tam, bo to, czego nie usłyszeliście. Najlepiej, oczywiście, najlepiej to byłoby dla sądu, ale nie mieli tego podstaw, bo to nie wiem, to chcieli mnie najchętniej zamknąć za moją zaprawę, którą ja przed sobą mam i mówię cały czas, strzelam tej prawdy, ale lajki nie pasuje właśnie do strzelania tej prawdy, bo sytuacja jest taka bardzo nietypowa, no bo chcieliby mnie najchętniej zamknąć, ale nie zamknęli, bo nie mieli tego podstaw. Szacun dla sędziego ciężkiego z Koszalina, który mi pomógł, że dostałem głos, no, nie mogłem się zbliżać, oczywiście zakaz mam i dozór policyjny. Bo inny sędzia mnie wcisnął tam pewnie do aresztu i musiałbym potem, nie wiadomo za ile czasu bym wyszedł, musiałbym mnie wykupić z tego aresztu, ale niestety, no, szacun na jego, że mnie oszczędzili, no ale to przecież takie mogło być, żeby dostać zarząd gruźb karalnych, gdzie nie było żadnych gruźb karalnych. Po prostu ułożenie sobie zeznań wszystkich tych, no, tych właśnie, nie wiem, właśnie świadków, no, ludzi, no, z najbliższego otoczenia pana Jedlickiego, którzy, no, mają dobre posadki, dobre pieniądze, no, i oczywiście byli bardzo blisko niego i tak dalej, stanowiły uwagę, taki człon ochrony. Nie wiem, no, także proszę pana, no, sytuacja jest bardzo, no, nierówna tutaj. No i mam nadzieję, że sprawiedliwości stanie się wcześniej czy później dalszy. Gdyby pan miał możliwość dotarcia tutaj do polskich posłów, do najwyższych władz, do prezydenta, czy można powiedzieć po wyborach do nowego premiera, co by pan chciał powiedzieć na temat Koszalina, na temat tej działalności, którą pan tutaj prowadzi? Myślę, że będę miał okazję wcześniej czy później spotkać się z prezydentem, moim prezydentem Andrzejem, który jest prezydentem, powiedzmy, wszystkich Polaków, bo za takiego uchodzi w tej chwili i naprawdę uważam, że to, co się dzieje tu w tym mieście Koszalinie, to jest naprawdę, to jest załamka. Załamka, jeszcze raz załamka. Ja to mówię prawdę, dlatego że ludzie się boją, bo nie wiadomo, czy się zdąży obudzić. No, tak już wcześniej powiedziałem w wywiadzie. Myślę, że wcześniej czy później będzie jakaś konfrontacja. Ja myślę, że PiS do jednej bramki wygra wybory parlamentarne i będzie samodzielnie rządził. Ktoś i wierzę w to, że po rządzeniu, jak wygra wybory PiS, będą wybory zaraz samorządowe. Później będą wybory samorządowe, bo to, co było poprzednio, to był sfałszowany do sejmików i do samorządu. Były fałszowane te wybory, także to z góry, no, ale na tyle, no, nie, można powiedzieć, że to wszystko w czasie, wcześniej czy później po prostu to wpłynie oliwa na myśl, także jest kwestia czasu. Chciałbym jeszcze pana zapytać, jak pan sobie radzi ekonomicznie, można powiedzieć, po takich zasługach sportowych, takich wyczynach, nie mając w tej chwili do zdrowia? Ja powiem tak, to wszystko jeszcze mnie trzyma, ładuje się, mam nadzieję, że ta toksyna i ta substancja, ta choroba, która siedzi we mnie, jeszcze mnie rozwaliła i mam nadzieję, że nie rozwali, że przezwyciężę ją. A jeżeli nie da rady mi, nie da rady mi jej przezwyciężyć, to przynajmniej zostawiam dzięki panu tutaj, dzięki tutaj temu wywiadowi, zostawię to, co się zawsze we mnie gotowało, to, co zawsze mówiłem,
wiemy nasze prawdy i walczymy o prawdę, walczymy zawsze o to, żeby była jakaś sprawiedliwość na tym świecie. Smutna konkluzja Józefa Warchoła poraża. Jest odzwierciedleniem nagiej rzeczywistości. Utytułowany sportowiec, zasłużony działacz sportowy, trener od boksu i kickboxingu. Wychowawca sportowy młodzieży i pasjonata oddany bez reszty swojej pracy trenerskiej, nie może odnaleźć się w ekstremalnych realiach stworzonych mu przez platformerskich włodarzy z koszalińskiego ratusza. Popadł w ich niełaskę. A przecież ciągle wykazuje się ambitnymi osiągnięciami. Chociaż sam z powodu wieku i stanu zdrowia musiał zaniechać walk, to jednak wychował wielu godnych następców. Jego zawodniczki i zawodnicy na przełomie ostatnich 5 lat zdobyli dla Polski 6 medali Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Pomimo wielu przeciwności losu Józef Warchoł od 20 lat prowadzi Fight Club Koszalin, przynosząc chlubę miastu wybitnymi osiągnięciami sportowymi i trenerskimi. Zatem czy to normalne, żeby w cywilizowanym państwie prawa, leżącym w środku Europy, utytułowany działacz sportowy, który w sporcie osiągnął niemal wszystko, musiał stale żebrać u włodarzy miasta fundusze na cele użyteczności publicznej, ukoronowanej niezwykłym dorobkiem osiągnięć sportowych? Żeby nie dopuścić do unicestwienia Fight Clubu Niepokornego Józefa Warchoła, apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, zainteresujcie się jego problemami. Nie pozwólmy, żeby zasłużony klub sportowy, któremu poświęcił 20 lat swojego życia, z powodu zaszczucia i wygenerowanego przez lokalną władzę kryzysu finansowego, przestał istnieć.